Cześć wszystkim, z tej strony Mieszko z kanału Eurowizja.org i dzisiaj w końcu doczekaliśmy się piosenki z Polski na Eurowizję 2021. W końcu możemy naszą rodzimą propozycję ocenić, a reprezentować będzie nas Rafał Brzozowski z utworem The Right. Wiele już w internecie powiedziano na ten temat. Czas więc przyjrzeć się teraz tak naprawdę temu teledyskowi i tej piosence na Eurowizję 2021. Gotowi na przyjażdżkę? Zaczynamy! Are you ready for the ride? Okay, guys, let's go on the ride. No pierwsze ujęcie to jest w stylu hej maleńko, gotowa na przejażdżkę. Rafał tutaj trochę jak taki wczesny mrozu. Nie do końca mnie przekonuje ta choreografia w tym teledysku. W sensie trochę to jest takie creepy. Aczkolwiek fajnie w sumie, że i tak się coś dzieje. Bardzo podoba mi się pomysł z realizacją teledysku w praskim Muzeum Neonów. Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że zrobienie wszystkiego w jednym miejscu no jest monotonne, oczekiwałem czegoś ciekawszego. Kompozycja jest tak chwytliwa, taka typowa lata 80, czyli trend, który jest po prostu w tym roku mega wyeksploatowany, no ale przyciąga on. No brzmi to szwedzko. Brzmi to bardzo szwedzko. Ktoś może oczywiście powiedzieć, że brzmi jak odrzut z Melody Festivalem. No i? Wydaje mi się, że Rafał próbuje wykreować swój taki wizerunek z tym, z tą czernią pośród wielu kolorów, z okularami. Oczywiście cieszę się, że w końcu nie mamy ballady. Od lat powtarzam, jednocześnie parafrazuję Nataszę Urbańską, dość ballad gdzieś tam. W tym roku faktycznie nie mamy piosenkę taneczną. I kiedy w pytaniu na śniadanie pojawiła się zapowiedź, że będzie wiele polskich aspektów, no to liczyłem, że jeśli będzie to dopasowane do utworu, to i tak pojawią się jakieś tematyczne polskie wątki, jakieś miasta, elementy folkloru, a tutaj tego w ogóle nie ma. No trochę szkoda, niektóre ujęcia w tym klipie są w ogóle przesadzone. Refren jest świetny, uwielbiam. Fajny, dynamiczny teledysk, dużo się dzieje, fajne ujęcia. Nie wiem, czy pasuje mi głos jego do tego utworu. Oczywiście głos ma jaki ma. Jest on dosyć rozpoznawalny, charakterystyczny. Chyba bym bardziej widziała tę piosenkę z damskim wokalem. Lubię tę wyższą tonację w refrenie. Fajnie to brzmi. Ja w ogóle nie wiedziałem, że Muzeum Neonów ma taki potencjał. Mi nigdy zdjęcia nie wychodziły tam ładne, a tutaj? Mi się ta piosenka podoba po prostu. Ona nie jest wybitna. Ona nie jest na zwycięstwo. Nie wygramy Eurowizji, spokojnie. Ta propozycja totalnie podrywa do tańca i słyszę taki Melody Festivalen sprzed kilku lat. I teraz uwaga, chwila dla moich hejterów, bo powiem coś, co na pewno mi się nie spodoba. Ta piosenka przypomina mi odrobinę Physical Dua Lipy. Bo można było pokazać migawki właśnie z polskich miast, skoro to miało być lata 80, to jakieś ciekawe zobrazowanie Warszawy w czasach PRL-u, kto wie, może coś takiego by świetnie wyglądało. Tancerze trochę przypominają mi choreografię Vicky Gabor z tymi strojami, też z garniturami kolorowymi, fajnie to wygląda, przyciąga wzrok. To jest proste, łatwe do zapamiętania. Warstwa tekstowa jest całkiem spoko, więc dla mnie to jest naprawdę okej. Okay. Natomiast fajnie, że jest utrzymana w latach 80. W lata 80. wracają do popularności, wracają do łask. To jest bardzo, bardzo zapamiętywalne, to wpada w ucho niesamowicie. Świetna kolorystyka teledysku, bardzo mi się podobają te kolory, które oprócz neonów też są jakby kolorami teledysku. Na początku uderza od razu w nas taki klimat lat 80. Myślimy sobie, o, będzie hit, piosenka w sam raz do radia, a okazuje się, że ona jest bardzo monotonna i płytka. Piosenka niesamowicie wpada w ucho, otworzyłam ją już dzisiaj 5 razy i to mnie bardzo cieszy. Wydaje mi się, że ta piosenka będzie grana w radio, będzie powszechnie znana, będzie puszczana na imprezach latem. Ta piosenka naprawdę zasługuje na dobry występ. Ja nie wierzę, że ja to mówię, ale chyba zostanę fanem. Na pewno tej piosenki. Nie wiem czy Rafała, ale tej piosenki na pewno. Ale fajne to jest. Fajnie, że to jest produkt. Czekaliśmy na coś takiego całymi latami. Czekaliśmy na coś w stylu Margaret trochę. Życzę mu jak najbardziej powodzenia, bo wreszcie mamy coś żywiołowego i kciuki trzymam mocno. Wydaje mi się, że po dwóch niezmiernie udanych Eurowizjach Junior
Polska idzie w naprawdę dobrym kierunku. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie piosenka na top 10. To jest piosenka, która kupi wielu fanów. Podsumowując, nie wygramy Eurowizji, to na pewno. Jest on wpadający w ucho, a to widzowie lubią. Lubią, jak coś wpada w ucho, lubią coś powtarzalnego. To nie jest złe. Myślę, że mamy szansę wyjść z półfinału, szczególnie, że ten nasz półfinał jest trochę słabszy. Trzeba pokonać zaledwie w sumie 7 krajów. Ta propozycja jest przede wszystkim energiczna, utrzymana w trendach, dynamiczna, żywiołowa. Nie rozumiem trochę hejtu. Gusta są różne. Komuś się to może podobać, komuś się to nie musi podobać. Ktoś może lubić Rafała Brzozowskiego, ktoś może go bardzo nie lubić. Ale mimo wszystko myślę, że warto mieć szacunek do artysty, do ludzi, którzy również stworzyli ten utwór. Można wspierać, można nie wspierać, ale nie należy hejtować. Także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Także słuchajcie, keep calm and love Eurovision. O to chodzi, żeby mieć różne utwory, różne style, różne gatunki, różnych artystów i powinniśmy wspierać każdego z nich.